Všetkých vás srdečnou láskou vítam na dnešnom večernom zhromaždení. Vítam vás v milosti bardzo srdečne na dzisiejszym zgromadzeniu. Priznám sa vám, že sme sa aj so Zuzkou a iste aj s bratom Andrzejom veľmi tešili na tento večer. Priznám sa, že s Zuzkou, ale to vieže, že s bratem Andrzejem bardzo się cieszyliśmy wszyscy na dzisiejszy wieczór. Wierzę, że się sam modlili za te to przyjęłości. Wierzę, że modliliście się o tą okazję. Pretože táto przyjęłość mała aj swoje prekážky. Dlatego, że ta okazja też miała swoje przeszkody. Manželka milého brata je nemocná. Żona miłego brata jest chora. A myslel aj na to, že by možno, že odriekol toto zídenie. I też myślał o tym, żeby odmówić tą wizytę. Ale Pán dal túto milosť, že tu môžeme byť. Ale Pán dal tej łaski, że możemy tutaj być. A my chceme dokonale využiť tú príležitosť. I chceme dokładnie tą okazję wykorzystać. My nechceme len proste vyplniť tú hodinu. My nechceme, že by tylko tą godzinę, ten čas vyplniť. Ale ja by som bol veľmi rád, keby tento dnešný večer sme sa všetci aspoň o jeden krok dostali bližšie k Pánu Ježišovi. Ale byłbym vděčný, kdybyśmy po tym večerze chociaż jeden krok zbližili się do Pana Jezusa. Prinášam vám veľa srdečných bratsko-sesterských pozdravov. Przywożę vám wiele srdečných pozdrowień od braci i sióstr. Ponajpierw z komarnianskiego zboru, który jest w naszym domu. Najpierw z naszego zboru w Komarnie, który jest w naszym domu. Ale takisto sme już tento rok służyli w Anglii. Ale również w tym roku usługiwaliśmy w Anglii. Vo viacerých mestách. W różnych miejscach. Golchester, Leicester i jeszcze inne. Bradford, Londyn, a no ja nie wiem, czy na wszystko wspomnę. Nawet nie wiem, czy wszystkie miejsca pamiętam, gdzie byliśmy. Zowszadial was pozdrawuję, bracia i sestry. Zawsze bracia i siostry was serdecznie pozdrawiam. Takisto w tomto roku już sme boli w Rumunsku. Byliśmy też w Rumunii już w tym roku. Niedaleko Kolozsváru. Niedaleko takiej miejscowości Kolozsvár. A takisto sme boli v Nemecku. Byliśmy również w Niemczech. A teraz sme zase tu u vás. I teraz jesteśmy tutaj u vás. Pokračujeme do Bonu. Jedziemy w okolice Bonn. A potom do Francji. Później pojedziemy do Francji. Takže to je ešte všetko len do polovici februára. I to, co się wydarzyło, to tylko do połowy lutego. To, čo je pre nás veľkou radosťou, je to, že veľmi veľa ľudí prijalo Pána Ježiša za svojho pána a za svojho spasiteľa. I to, co jest dla nás veľkou radosťou, to, že wielu ľudí prijalo Pána Jezusa ako svojho pána i zbaviteľa. Mnoho veľmi poviazaných ľudí prichádza. Prichodí wielu bardzo związanych ľudí. A myslím si, že som vám v minulom roku spomínal, že sme sa modlili za jednego chłopczyka, który był niemy. Ufam, że opowiadałem wam tamtym roku o jednym chłopcu, który był niemy. A Pan Jezus otworzył jego usta. I o tym, że Pan Jezus otworzył jego usta. A ten chłopczyk miał swoją starą matkę czarodziejnicę. I babcia tego chłopca była czarownicą. A kiedy widziała, że jej niemy chłopiec prehovoril. I kiedy zobaczyła, że jej nieme chłopak przemówił, teda vnuk, tak prosila, aby sme prišli znovu do toho Srbska, že chce aj ona činiť pokánie a chce svoj život odovzdať pánu. Prosila, żebyśmy jeszcze raz do Serbii przyjechali, bo ona chce pokutować i oddać swoje serce pánu. Takže z veľmi veľkých poviazaní a veľmi veľkých hlbín pán vyslobozuje ľudí. A więc Pán Bóg uwalnia ľudí z wielkiego związania i niewoli. Takže sme svedkami toho, že nemí hovoria. A więc jesteśmy świadkami tego, że nemí mówią. A mnohí nemocní sú uzdravení. Wielu chorych jest uzdrawianych. A to, čo je pre mňa najdôležitejšie, najkrajšie. I to, co jest dla mnie największe i najpiękniejsze. Že tí stratení ľudia, ktorí
žili ďaleko od Boha. Že ti stracení ľudia, ktorí žili daleko od Boga, našli cestu domov. Znaleźli drogę do domu. A prežili odpustenie svojich vín. I prežili odpuštenie svojich vín. Takže prežívame veľa, veľa radosti. A więc przeżywamy bardzo dużo radości. Jak kończy się takie zgromadzenie teraz? Prichádzajú rôzni ľudia, ktorí prežívajú rôzne svoje poviazania. Przychodzą różni ludzie, którzy mają swoje związania. A Pán Ježiš ich oslobodzuje, očisťuje. A Pán Jezus ich uwalnia i oczyszcza. A stawia ich do nového života. I stawia ich w nowym życiu. Veľmi veľa skúsenosti máme v tejto oblasti. V tej sfere máme veľa doświadczeń. A veľmi sa radujeme, že to funguje. I bardzo się cieszymy z tego, że to działa. A chceme vás poprosiť, aby ste sa naďalej za nás modlili. I prosíme vás tak bardzo, żebyście dalej o nás się modlili. Pretože vo svete sa stretávame s rôznymi veľmi, veľmi zložitými prípadmi. Dlatego, że w świecie spotykamy się z bardzo różnymi i bardzo skomplikowanymi sytuacjami. A chcę wam powiedzieć, że ani dwa przypadki nie są równakie. I muszę wam powiedzieć, nawet dwie sytuacje nie są jednakowe. A wtedy sa rozpominam na słowo Boże. I wtedy przypominam sobie słowo Boże, które nam mówi, że ty, którzy są wedeni Duchem Świętym, ty są synowie a córki Boże. Tam jest napisane, że ci, którzy są przez Ducha Świętego prowadzeni, ci są synami i córkami Bożymi. To znaczy, że my musimy być w każdej sytuacji wedeni Duchem Świętym. To znaczy, że my w każdej sytuacji musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego. A Pan Jezus dawa wielkie, wielkie nowe wyzwy. I Pan Jezus stawia przed nami wielkie i nowe wyzwania. A w każdej tej sytuacji sa mamy niechać wieść Duchom Świętym. I w każdej z tych sytuacji musimy się pozwolić prowadzić Duchowi Świętemu. Także przeżywamy, że przychodzą ludzie, aj jednoduchi ludzie k obrateniu. Przeżywamy to, że przychodzą, dochodzą do nawrócenia ludzie bardzo, bardzo prości. Ale aj proste ľudia, ktorí sú na umeleckej úrovni. Ale też przychodzą ludzie, którzy są na poziomie uniwersyteckim i artystycznym. A takisto ľudia, ktorí sú politicky orientovaní. I też ludzie, którzy są politykami. Takže aj toto minulé leto. A więc w czasie ostatniego lata sme z milosti Pánovej mohli pokrstiť viac ako 70 ľudí. Mogliśmy z łaski Bożej ochrzcić więcej niż 70 osób. V Komárne sme ich pokrstili 55. V Komárne ochrzciliśmy 55. A z toho, čo bolo pre mňa najväčšou radosťou, bolo to. A to, co dla mnie było największą radością, to było to, že medzi tými 55 stál aj môj najmladší syn. To było to, że wśród tych 55 też stał nasz najmłodszy syn. Nigdy som mu nehovoril, mal by si sa obrátiť. Nigdy nie mówiłem do niego, powinieneś się już nawrócić. Albo mal by si sa už dať pokrstiť. Albo że już powinieneś się ochrzcić. A keď stál ten veľký zástup na brehu rieky. I kiedy na brzegu rzeki stał ten zastęp wielki ludzi. Aj môj syn obliekol sa do bieleho rucha. I mój syn założył też tą białą szatę. A prišiel a prosil ma otec, a ja chcem vyznať svoju vieru v Pána Ježiša Krista. I prosil i mówiąc, tato, ja też chcę vyznať svoju viare v Pána Jezusa Kristusa. Je to veľké požehnanie, keď jeden otec môže byť pri tom, keď jeho deti odovzdávajú svoje srdcia Pánu Ježišovi. No, to jest takie szczególne, kiedy ojciec może być obecny przy tym, kiedy jego dziecko oddaje życie Panu Jezusowi. A takisto możem z milosti Pánovej som mohol pokrstiť všetky svoje deti. I z łaski Bożej mogłem ochrzcić wszystkie swoje dzieci. A oni nasledujú Pána Ježiša. I one nasledujú Pana Jezusa. Ďakujem, že ste sa modlili za našu rodinu. Dziękuję, że modliliście się o naszą rodzinę. A vidím, že všetky tie ťažkosti a tie boje, ktoré boli a ktoré
o których ste aj wiedzieli. I widzę, że te wszystkie ciężary i walki, które były, o których też wiedzieliście. Pan Jezus przemienił na radość a pożegnanie. Pan Jezus przemienił na radość i błogosławieństwo. Ale bojujemy dalej. Ale walczymy. Obleczeni w ten pancier. Jesteśmy ubrani w ten pancerz sprawiedliwości Pana Jezusa. A mamy ten miecz ducha. Mamy miecz ducha. A mamy aj ten štít viery, ktorým môžeme uhasiť všetky tie vystrelené ohnivé šípy toho zlého. I tarcza viary, przy pomocy której możemy zatrzymać wszystkie te pociski złego, które są wystrzelone w naszą stronę. Także neustále sme v tom duchovnom boji. A więc w tej walce duchowej jesteśmy ciągle. Ešte sme nedobojovali. Jeszcze nie doszliśmy do końca. A preto potrebujeme sa jeden za druhého modliť. Dlatego musimy się modlić jedni o drugich. A veľké, veľké dvere Evanjelia nám otvára Boh do celého sveta. I veľké dvere Evanjelia Pán Boh otvára nám na celý svet. Sú niektorí kresťania, ktorí hovoria, že toto je strašný svet, veľmi ťažký a veľmi zložitý. Są pewni chrześcijanie, którzy mówią, że ten wielki świat jest straszny i skomplikowany. A že je ťažko v tomto svete žiť kresťanský život. I že v tom svete je bardzo trudno žiť chrześcijańskim życiem. Ale ja vám hovorím. A ja mówię vám, že ja som veľmi šťastný, že môžem žiť práve v tomto čase. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie w tym czasie mogę żyć. A toto je ten čas, ktorý Boh pripravil, aby sme v tomto čase zvestovali evanjelium Ježíša Krista. To jest ten čas, ktorý Pán Jezus przygotował, abyśmy v tym čase głosili evangelie Pána Jezusa Chrystusa. Pamätám si aj pokojnejšie časy vo svete. Pamätám spokojnejšie časy v svete. Ale nikdy tak neboli otvorené dvere evanjelia, ako je tomu v poslednom čase. Ale nikdy drzwi do głoszenia Ewangelii nie były tak otwarte, jak w ostatnim czasie. Preto prichádzajú aj politici. Dlatego też politycy przychodzą. Postavia sa na brehu rieky. Staną na brzegu rzeki. Aj títo vyznávajú Pána Ježíša Krista. I oni vyznávajú Pána Jezusa Chrystusa. A jeden z nich sa stal mojim blízkym spolupracovníkom. A jeden z nich stal się moim bardzo bliskim współpracownikiem w dziele Pana. Takže to sú nie domnienky, to je tak. No, to nie są jakieś domniemania, ale to jest rzeczywistość. A je to realita. To jest realność. A możemy iść całym sercem za Pánom Ježišom. I możemy całym sercem iść za Pánem Ježišom. Ale ako? Ale w jaki sposób? Pán Ježiš povedal. Pán Jezus powiedział. V Lukášovom evanjeliu. V Evangelii Łukasza. 9. kapitole. V rozdziale 9. 23. verši. 3. veršu. Kto mňa chce nasledovať? Kto chce mnie naśladować? Niech zaprze sam seba. Niech się zaprze samego siebie. Niech wezme svoj kríž na každý deň. Bierze svoj kríž na siebie každego dňa. A niech ma takto nasleduje. I v taký sposób niech mnie naśladuje. A ako si to predstavujeme? Jak sobie to wyobrażamy? Kde zobereme ten kríž? Kde ten kríž máme vziąć? Čo to je, čo my máme zobrať na sebe? Co to je to, coś, co máme na siebie vziąć? Hneď sa nám vyobrazí jeden kríž. Za chvíle máme obraz jedného kríža. A myslíme si, no, mne sa tak nedarí, tak to je ten môj kríž. No i ktoś povie, no mi się tak nie powodzi za bardzo, to jest ten mój kríž. Alebo niekto povie, mňa opustila moja žena, to je môj kríž. Ktoś povie, no mnie žena moja opustila, to jest ten mój kríž. Alebo deti mi odišli z domu, to je môj kríž. No moje deti odešli z domu, to jest ten mój kríž. A vždycky si vybavíme niečo, čo je najzložitejšie a najťažšie v našom živote. I zawsze znajdeme coś, co jest najbardziej skomplikowane i najbardziej ciężkie w naszym życiu. Ale Luther povedal jednu myšlienku. Ale jedną myślą podzielił się z nami Luther. Že vôbec nemusím hľadať kríž. Že v ogóle kríža nemusím szukać. Lebo ten zlý sa postará. Bo zły zatroszczy się o to. Aby všetko mi položil na kríž. Aby všetko mi na ten kríž položil. Aby všetko mi urobil do kríža. Żeby wszystko było moim krzyżem. Ano, aby mi proste prekazil moje plany, moje predstavy. Żeby zburzył moje plany, wyobrażenia. A to jest mój krzyż. I to jest mój krzyż. A wiecie, jak chcemy wyciazić. I wiecie, jeżeli chcemy zwyciężyć. Lebo Pan Jezus powiedział, że len
tí, ktorí víťazia, budú spolu sedieť s ním na tróne. Lebo Pán Jezus výrazne povedal, že tylko ti, ktorí zvyťažia, budú razem s ním sedieť na tróne. Tak my musíme víťaziť. A więc my musíme zvyťažiť. A my musíme každý deň. I my musíme každého dňa. My musíme tie drobné skrížené veci. My musíme tie drobné pokrižované rzeczy, sprawy, ktoré križujú naše plány a naše predstavy. Ktoré križujú naše plány i vyobrażenia. My musíme ich nad nimi víťaziť. My musíme nad nimi zvyťažiť. Niekto si uderí lokeť. Ktoś uderzy się łokciem? Tak nie, na złości się, ale powie haleluja. To się wtedy nie rozłości, tylko powie aleluja. Wyjdziesz won na ulicę? Wyjdziesz na ulicę, na zewnątrz? A chciałbyś iść z autem? Chciałbyś jechać samochodem? Masz zamrznute na sklo? Masz szyby pozamarzane? Chcesz ostriekać? Chcesz je popryskać? Ale już prawie ci doszło. Ale właśnie ci się skończył ten płyn. Ale zároveň już by si mal pomaly być w zamestnaní. Ale problem w tym, że już powinieneś być w zakładzie pracy. A nerwy pracują. Nerwy pracują. A przeżyć to tak, że haleluja, sława ci, Panie. A my mamy to przeżyć tak, żeby powiedzieć chwała ci, Panie Jezu, aleluja. Wtedy si zwyciężył. Wtedy jesteś zwycięzcą. A ty w złości kopniesz do psa, lebo sa ci zaplie to pomiędzy nogi. Jeżeli ty w złości kopniesz psa, bo właśnie ci podszedł pod nogi. Tak si przegrał. Przegrałeś. A proste tam nie jest to, że tak 20% możesz przegrać, a 80% wygrać. A to nie jest tak, że możesz 20% przegrać, a 80% musisz wygrać? Musisz 100% nie wygrać. W 100% musisz zwyciężać. Wow. Wow. Wiecie, kolkokrat... Wiecie, wielokrotnie... Mogą przyjść problemy za dzień? Jak wiele razy, jak wiele problemów może przyjść w ciągu jednego dnia? Siedemkrát? Siedem razy? Albo siedemkrát 77 razy. Albo siedem razy 77 razy. I poczytajcie sobie, kolko jest to. Policzy sobie, ile to jest. Siedem razy 77. A keď v tom všetkom, to môžeš si vypočítať, to je približne každých 10 minút, alebo môžeš koľko? Môžeš sobie políčiť, to je mniej viencej co 10 minút, alebo mniej viencej, tak? Ty musíš byť každých 10 minút víťazom. A więc co 10 minút musíš byť zvyťazom. Teda zobrať svoj kríž na seba. A więc wziąć svoj kríž na siebie. To neznamená, že len ten jeden kríž zoberem. To nie znaczy, že vezme sobie ten jeden kríž. A potom všetky tie ostatné drobné veci mojho života proste mi urobia horkým moju dušu. A potom te všetky pozostałe drobné rzeczy mojego życia spowodują gorycz w mojej duszy. Viete, ten človek, ktorý má horkosť zo svojho života, ten človek, ktorý má gorycz ze svojego życia, ktorý denne prehráva tie drobné malé boje svojho života, ktorý codenne przegrywa te drobné svoje walki. Lebo ani šéf sa tak na mňa nepozrel, ako sa mal. No, šéf nepopatril na mňa tak, jak povinien. A to je prehra. To je pregrané. Všetky veci života. Všetky rzeczy życia. A vypočítajte si to 7x77. Políčte sobie to 7 razy 77 každého dňa. My máme vchádzať do víťazstva. My máme vchodiť v zvyťazstvo. Lebo ak nebudeme víťaziť, bo jeżeli nie będziemy zwyciężać, tak budeme mať horkú dušu. Budeme mieli gorzką duszę. Ja sa vás chcem opýtať, je tu niekto medzi nami, kto nemá horkú dušu? Czy, chcę zapytać, jest tu ktoś wśród nas, kto nie ma gorzkiej duszy albo goryczy w duszy? Zodvihnite ruku, vy, ktorí ste oslobodení od horkosti. Podnieście ręce, vy, ktorí jesteście wolni od goryczy. Nebojte sa. Nebojte sa. Vidíte, vidíš, brat môj? Vidíš to svedectvo? Vidíš, bratia, to svedectvo? Zopár rúk sa zdvihlo. Kilka rąk sa podniosło. A to je svedectvo toho, že to, čo vám hovorím, i to je svedectvo o tým, že to, co mluvie, to posiela Pán Ježiš do tvojho srdca. Že Pán Jezus posiela to dzisiaj do tvojho srdca. Ty nielen v jednom nosení kríža, a więc ty nie tylko v tým jednym noszeniu krzyża, czyli noszeniu jednego krzyża,
čokoľvek sa deje v tvojom živote. Ale ve všetkom, čo deje sa v tvojom živote. Za všetko chvál Pána. Za všetko chvál Pána. Za všetko dobroreč Bohu. Za všetko blagoslov Pána. A keď ti to je nepríjemné. Navad jeżeli to jest nieprzyjemne dla ciebie. Ideš ku kľúčke autu. Idziesz otworzyć auto. A przymrznie ci ruka. I przymarzła ci ręka do klamki. Chwała Panu. Chwal Pana. Proste sadniesz do auta. Wsiądziesz do samochodu. A widzisz, że ptaczek ci prawie na skolo pustil niejaką pieczątkę. I patrzysz, że ptaszek właśnie zrobił pieczęć na twojej przedniej szybie. Wiecie, kolko wiele jest toho, co nas przez dzień tak to stretawa. I wiecie, jak wiele jest tych rzeczy, które w taki sposób nas spotykają. Aż wtedy nie będziesz mać horko z duszy. Dopiero wtedy nie będziesz miał goryczy w duszy. Kiedy wszystko spracujesz podle Chrysta. Jeżeli wszystko rozwiążesz według Chrystusa. Potrzebujemy zmienić swoje myślenie. A więc musimy zmienić swoje myślenie. Tu horkość, a bolest, a to te poczucie sklamania, a frustracje. Tą całą gorycz i ból i rozczarowanie i poczucie frustracji. To nam spowoduje te to wewnętrzne poczucie, szpatne spracowanie tego, co nas stretawa. To powoduje całe te złe odczucia z powodu tych rzeczy, które nas spotykają. Przedstawcie sobie, że za wszystko będziecie chwalić Boga. Wyobraźcie sobie, że za wszystko będziecie wielbić Boga. Wieczór co będzie? Wieczorem co będzie? Nie będziecie unaweni. Nie będziecie zmęczeni. Będziecie radosni. Radośni będziecie wieczorem. A powiecie sobie, no prečo zase spać, jak takie krasne rzeczy żeśmy pozażywali. Powiecie, czemu znowu trzeba iść spać, jak takie piękne rzeczy żeśmy doświadczyli dzisiaj? 7x77 problemów żeśmy wyciągnęli. 7x77 problemów żeśmy dzisiaj zwyciężyli. A będziemy siedzieć po prawicy naszego Pana. I będziemy siedzieć po prawicy naszego Pana. Wiecie, my jesteśmy zapieczętowani Świętym Duchem ku dniu wykupienia. Wiecie, my jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia. Wiecie, kto jest Duch Święty? Wiecie, kto to jest Duch Święty? Duch Święty to jest Duch Słowa Chrystowego. Duch Święty to jest Duch Słowa Chrystusowego. Lebo Pan Jezus powiedział, że moje słowa są duch a żywot. Bo Pan Jezus powiedział, moje słowa to duch i życie. Duch Święty jest Duch Słowa. Duch Święty jest Duchem Słowa. Na początku było Słowo. Na początku było Słowo. To Słowo było u Boga. To Słowo było u Boga. A tym Słowem jest Bóg. I tym Słowem jest Bóg. Nie możesz mieć inną przedstawę o Duchu Świętym. Innego wyobrażenia o Duchu Świętym. A twój żywot jest zapieczętowany Duchem Świętym. Jeżeli twoje życie jest zapieczętowane Duchem Świętym. Tak jest zapieczętowane Duchem Jego Słowa. Jest zapieczętowane Duchem Jego Słowa. To znaczy, że Jego Słowo zwycięży we wszystkich kwestiach twojego żywota. To znaczy, że Jego Słowo zwycięży w każdym obszarze twojego życia. No, a co, kiedy to tak nie jest? A co, jeżeli tak nie jest? Tak mamy horką duszę. Wtedy mamy gorzką duszę albo gorycz w duszy. Tak. A wiecie, co jest horkość? Wiecie, co to jest gorycz? Wiecie, z czego jest ta horkość duszy? Wiecie, z czego się bierze ta gorycz w duszy? To jest tej z bury. To jest z buntu. Prečo sa to mnie dzieje? Dlaczego mi się to dzieje? Prečo? Prečo ja nie mam pokoju? Prečo sa mi nie darzy? Dlaczego nie mam pokoju? Dlaczego mi się nie powodzi, nie powiodło? A tu je wychadza bunt, przychadza ta zbura. I tu przychodzi bunt i dezaprobata do tego. A ja sa was pytam, że duch zbury to jest czyj duch? A ja się pytam, duch buntu, czyj to jest duch? To nie jest Duch Chrystus. To nie jest Duch Chrystusowy. A my nie możemy być zapieczętowani dwoma duchami. My nie możemy być zapieczętowani dwoma duchami. Bądźmy zapieczętowani Duchem Świętym ku dniu wykupienia. Zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia. A tak zwyciężymy statnie. A więc zwyciężamy sukcesywnie. Velmi wielka szkoda, że ten chłopiec tu nie stoi tak ozbrojony, lebo by som ho furt płatkał. Szkoda, że ten uzbrojony chłopak tu nie stoi, bo bym go głaskał ciągle. Lebo by som wam ukazał, że ten bój jest velmi realny. Bo pokazałbym wam na tym przykładzie, że ten bój jest bardzo realny. A my musimy velmi ważnie zobrać Słowo Chrystowe. A my musimy bardzo poważnie Słowo Chrystusowe potraktować.
A ten duch słowa Chrystowego, a ten duch słowa Chrystusowego, to jest ten duch pokoju. To jest duch pokoju. On jest księża pokoju. On jest księciem pokoju. To słowo jest księża pokoju. To słowo jest księciem pokoju. Tak to nam go przedstawuje prorok Izajasz. Tak prorok Izajasz nam go przedstawia. A kiedy mamy pokój? A jeżeli mamy pokój? Tak nie mamy bunt. Nie ma wtedy buntu. Nie możemy mieć dwa pramienie w sobie. Dwóch źródeł w sobie nie możemy mieć. Nie możemy mieć ducha zbury. Nie możemy mieć ducha pokoja. Buntu i ducha pokoju. Preto rozhodnijmy, komu chcemy Dlatego służyć. Dlatego zdecydujmy, komu chcemy służyć. Rozhodnijmy, czy chcemy być zapieczętowani duchem zbury, to jest duch satanów. Zdecydujmy się, czy chcemy być zapieczętowani duchem buntu, a to jest duch szatański. Albo duchem świętym. Albo duchem świętym. To jest ten duch pokoju. To jest ten duch pokoju. To jest ten duch łaski. To jest duch miłości. A to jest ten duch zdrowego rozumu. I to jest duch zdrowego myślenia, rozumu. Kto mnie chce naśladować? Kto chce mnie naśladować? Tak mówi Pan. Mówi Pan Jezus. Niech zaprze sam się. Niech zaprze się sam. Musisz iść sam proti sobie. Musisz iść sam wbrew sobie. Nie możesz powiedzieć, no wyś mi kolosami z ust. Nie możesz powiedzieć, no wyrwało mi się z ust. Len to sa ti vyrve z úst, čo je v tebe. Ty z úst vylečí tylko to, co v tobě jest. Niektorí ľudia nechcú povedať, nepoviem ani slovo, keď tam prídem. Niektórzy mówią, jak tam pójdę, to ani słowa nie powiem. A naraz ten háčik sa odopne a jazyk... I nagle ten háčik się odepnie i już język miele. Prehra. Przegrana. To wychádza z nás, čo je v nás. Z nás vychodzi to, co v nás je. Ty musíš ísť sám proti sebe. Musíš ísť sám vbrev sobie. Ty musíš ísť proti svojej sebalúbosti. Musíš ísť vbrev temu rozkochaniu się w samym sobie. Musíš ísť proti svojej sebalútosti. Musíš ísť przeciwko temu samoužalaniu się. Ty musíš ísť proti tým pocitom, ktoré ti dobre robia. Musisz iść wbrew tym odczuciom, które no, tak dobrze na ciebie działają. Ty musisz iść tą zdrową rozumem. Musisz iść w zdrowym Lebo rozumem. Lebo Duch Święty jest aj duch zdrowego rozumu. Bo Duch Święty również jest duchem zdrowego rozumu. A człowiek mnohokrát sa poddáva wszelijakim tym swoim pocitom. A człowiek niejednokrotnie tym swoim odczuciom się poddaje. Ale... Majme myśl Chrystową. Ale miejmy myśl Chrystusową. A ta myśl Chrystowa nas oslobodzuje. A myśl Chrystusowa, ona nas uwalnia. A wszystko, co się nie poddawa myśli Chrystowej. A wszystko, co nie poddaje się myśli Chrystusowej. To zajmiemy tak, jako w zagrodzie, kiedy plenimy burinu. Musimy tak złapać, jak w ogrodzie, kiedy plewimy chwasty. A wytrniemy to. I wyrywamy je. A powiemy, to tu nie patrzy. To tu nie należy. Aleksander, mówimy. To tu nie patrzy do tej twojej głowy. Aleksander, to nie należy do twojej głowy. Ty musisz się postawić w oczy temu. Musisz stanąć wbrew temu. Wiecie, prečo mamy taką chuć w swoich duszach, w swoich żywotach? Wiecie, dlaczego mamy taki smak w swoim życiu, w swojej duszy? Lebo to, co by tam już dawno nie patrzyło, jeszcze stale si to tam szkrapkamy, bo to, co od dawna już tam nie należy, my to ciągle głaszczemy i rozdrapujemy. A potem rastą chwasty. A potem te chwasty rosną. Pan Jezus nas powołał k zwycięstwu. Pan Jezus powołał nas do zwycięstwa. K zwycięskiemu myśleniu. Do zwycięskiego myślenia. Nie, to jednoduchy. To nie jest proste. Lebo wszelicho nam naswecuje, to jest tak, to jest ona. Bo ciągle coś nam naświetla rzeczy, to się ma tak, a to inaczej. Każdą myślienkę posuzuj myślienką Jezusa Chrystusa. Każdą myśl oświetl myślą Chrystusa. A to, co sa tam nie, co tam nie patrzy, tak to chyć jako tu burinu a wytrnij. A to, co tam nie należy, chwyć tak jak ten chwast i wyrwij to. A kiedy nie wiesz miłować? Jeżeli nie potrafisz kochać,
Pretože ti bolo ublížené. Bo ktoś ci ublížil kiedyś? Postav sa voči svojmu srdcu. Vbrev svojmu srdcu staň. A povedz, moje srdce. I povedz, ty moje srdce. Nebudeš takto jednať. Nie będziesz rozwiązywał sprawy. Lebo tak to by nie jednal Pán Ježiš. Bo Pan Jezus by tak nie rozwiązywał. A do posłuszności Krista przyjmuj swoje serce. I przyjmuj swoje serce ku posłuszeństwu Chrystusowi. Da się tak to wobec żyć? Czy w ogóle da się tak żyć? No tak to za ma żyć. Tak się ma żyć. Powinno się tak żyć. To jest to zaprzeć sam seba. To znaczy zaprzeć się samego siebie. To jest to iść proti sebe. To jest to iść wbrew sobie. Lebo mnie się nie chce. Bo mi się nie chce. Lebo ja mam inne pocity. Bo ja mam inne odczucia, wyobrażenia. Ja mam inne názory. Inne wyobrażenia musisz mam. Musisz iść proti swoim názorom. Musisz iść wbrew swoim wyobrażeniom. Proti swoim pocitom. Przeciwko swoim odczuciom. Proti swojemu zranieniu. Wbrew swojemu zranieniu. A dać za prawdę słowo Jezusa Chrystusa. I jako prawdę postawić słowo Jezusa Chrystusa. Chcete iść tą cestą, bratia i sestry? Bratia i sestry, chcecie iść tą drogą? Ja wam tak wyznam, tu jest moja milowana Zuzka. Muszę wam wyznać, to jest moja kochana Zuzka. Iście ste si všimli, że stale jest krajsza. Chyba zauważyliście, że jest coraz ładniejsza. Ale jest to tak, však? Ale ja jej nie kupuję L'Oreal. Ale jej nie kupuję L'Oreala. To jest príliš drahé. To jest... Príliš drahé. Príliš... Vartošné. To jest... Bardziej wartościowe. Nie. Wiele kosztuje. To dużo kosztuje. Ale wiecie, co robim? Ale wiecie, co ja robię? Ja ją chwalim. Chwalę ją. Ja jej powiem, ty si taka krasna. Mówię, jesteś taka piękna. A czym ja ją chwalim... I im bardziej ją chwalę... Tak sa... Te wrázky nejako vyrovnávajú. To te zmarszki, one się wygładzają. A tie oči sú krajšie. Oči są piękniejsze. Lesklejšie. Bardziej błyszczą. Są żywsze. Pozrite sa, neprezradím, koľko má rokov, ale má viac ako 30. Nie powiem wam, ile ma lat, ale więcej niż 30. A je aká krásna. Je, zobaczcie, jaka piękna. Vy mužovia. Mężowie. Nepozerajte sa inde. Gdzie indziej nie patrzcie. Pozerajcie się na swoje żony. Patrzcie teraz na swoje żony. Jakie są krasne. Zobaczcie, jakie są piękne. Pochwalcie ich. Pochwalcie je. Wiecie, te masteczki drahe, te nie wyrównają te utrapene twary. Te drogie maści, one nie wyrównają, nie wygładzą tych poranionych twarzy. Ale twoja łaska. Ale twoja miłość. A twoje wyznanie. I twoje wyznanie. A twój uprzejmy pogląd do oczu twojej żony. A to jest takie szczere spojrzenie w oczy twojej żony. Wyrówna każdą wraz. Ona wygładzi każdą zmarszczkę. A będzie krasna, jak będzie babenka. I będzie piękna, nawet jak będzie babcią. Halleluja. Tak nie zapomnijcie. A więc nie zapomnijcie. Panowie? To jest bardzo dobra maść. To jest bardzo dobra maść. Ale na to, abyśmy to robili. Ale po to, żebyśmy to robili. Te nasze żony nam postupali bardzo po otlaku. To w tym celu nasze żony podeptały nam wystarczające odciski. A nie tylko, że nam wstąpili na otlak. Nie tylko, że stanęły nam na odcisk. Ale kiedy się naszczwali, tak się jeszcze otoczyli na tym otlaku. Ale kiedy stanęli na tym odcisku, to jeszcze się obróciły. A to boli. I to bolało. No ako to możemy odpuścić? No jak to mogę wybaczyć? Weź mamy mi mużowie niejaką hrdość. Przecież my mamy taką twardość sobie mężczyźni. A hrdość? Honor taki. Ano. Ale jak tam będziesz się prażyć w piekle. Ale z tym honorem będziesz się piek w piekle. Jak się nie poddasz Panu Jezusowi. Jeżeli nie poddasz się Panu Jezusowi. Wybacz. Aj ty. I ty. Aj ty tam zadu. I ty z tyłu tam. Ale aj ty w przodu. I ci w przodu. Preto, że Pan Jezus chce. Bo Pan Jezus chce. Wyciazny żywot. Zwycięskiego życia. Nie chcę przemienić. Ty stale si chcel przemienić swojego, ty żena muża, a ty muż swoją żenę. Myście ciągle chcieli żony zmienić swoich mężów, a mężowie chcieli zmienić swoje żony. To nie róbcie. Nie róbcie tego. To jest niemożne.
To jest niemożliwe. Zmieńcie się sami. Sami się zmieńcie. Każdy jeden z nas, a chce zmienimy na Chrystów charakter. Jeżeli każdy z nas zmieni się na charakter Chrystusowy. Wiecie, co będzie to zgromadzenie? Wiecie, czym będzie to zgromadzenie? Królestwo Boże. To będzie Królestwo Boże. A to każdy wiemy urobić ze swoim sercem. I każdy ze swoim sercem jesteśmy w stanie to zrobić. Ale jak będziemy przemieniać tego drugiego człowieka. Ale jeżeli tego drugiego człowieka będziemy zmieniać. A stale się za to będziemy modlić, aby on był zmieniony. Ciągle będziemy się modlić o to, żeby to on był przemieniony. Tak miniemy za Królestwo Boże. Rozminiemy się z Bożym Królestwem. A potem będą taki chrześcijanie, którzy narzekają. I później będą tacy chrześcijanie, którzy narzekają. A powiedzą, od kiedy są chrześcijanom, mam len problemy. I powiedzą, odkąd stałem się chrześcijaninem, mam tylko problemy. Ale ma martwi problemy, ja się was opytam. Ale chcę was zapytać, czy martwi mają jakieś problemy? No nie mają. Nie mają. Co mówi Paweł apostoł? Co apostoł Paweł mówi? Z Chrystusem są spolu ukrzyżowany. Zomrel są. Z Chrystusem razem jestem ukrzyżowany, umarłem. A nie żyję już więcej ja? Ja już więcej nie żyję. Ale żyje we mnie Chrystus. Ale żyje we mnie Chrystus. A to jest Królestwo Boże. I to jest Królestwo Boże. To jeszcze nie było kazanie. To jeszcze nie było kazanie. Ja proszę brata, aby si przeczytał słowo. Proszę brata, żeby słowo przeczytał. Druga Księga Królewska, rozdział 4, czytamy od 8 wiersza. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła wtedy do swojego męża. Oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko i stół i krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim i rzekł jeszcze do niego: powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić, aby można było wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze: co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł: o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to: nie, panie mój, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. Rzekła ta kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Potem rzekło do swojego ojca: moja głowa, moja głowa. I wtedy ojciec rzekł do sługi: zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. I wtedy ona wyszła na górę, położyła je na łóżku męża Bożego i zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie zawołała swojego męża i rzekła: przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę. Pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł: po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat. Lecz ona na to: daj spokój. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi: prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z daleka ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, sługi swego: otóż owa szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj, czy jesteś zdrowa, czy zdrowy jest twój mąż, czy zdrowe jest twoje dziecię. A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy.
A gdy przyszła do męża Bożego, na górę objęła go za nogi. Gehazi przystąpił, aby ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł: zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła: czy ja prosiłam mojego pana o syna? Czy nie mówiłam raczej: nie łudź mnie? Wtedy rzekł do Gehaziego: przepasz swoje biodra, weź moją laskę w swoją rękę i idź. Kogo spotkasz po drodze, nie pozdrawiaj go, a gdy ktoś ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła: jako żyje pan i jako żyjesz ty, że nie odstąpię od ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich, położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu: chłopiec się nie obudził. A gdy Elizeusz przyszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łóżku. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż się rozgrzało ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tu i z powrotem, a następnie znów wszedł na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał, ona przyszła do niego i rzekła, i rzekł: zabierz syna swego. A gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała syna swego i wyszła. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Nie jest jedno, gdzie się dziwamy. To nie jest obojętne, gdzie się patrzymy. Paweł apostol mówi, że dziwajmy się hore. Apostol Paweł mówi: patrzmy do góry. Dziwajmy się na Wielwocu, a dokonawaciela naszej wiary. Patrzmy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Co pre teba znamena Pan Jezus? Co znaczy dla ciebie Pan Jezus? Gdzie go wszędzie widzisz? Gdzie wszędzie go widzisz? Wiecie, kiedy som był taki młody, a mal som si Zuzku brać za manželku. Wiecie, kiedy byłem młody i miałem się ożenić z Zuzką? Tak wszędzie som widział ją. Wszędzie ją widziałem. Pozrem sa sem, Zuzku widzę. Patrzę tu i widzę Zuzkę. Pozrem sa indzie, Zuzku widzę. Patrzę gdzie indziej i widzę Zuzkę. No wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo som bol zamilowany. Bo byłem zakochany. A pismo niečo hovorí o prvej láske. A Biblia mówi coś na temat pierwszej miłości. Keď nám hovorí, že dívajte sa na Ježiša Krista, jeżeli mówi do nas: patrzcie na Jezusa Chrystusa, buďme zamilovaní do Neho. Bądźmy w Nim zakochani. Niech nás naučí rozmýšľať. Niech On nás nauczy myśleć. Niech nás naučí žiť. Niech On nauczy nás żyć. Niech premení naše životy, ktoré prehrávajú, na víťazné životy. Niech przemieni te nasze pełne porażek życie na życie zwycięskie. Nie je jedno, že kam sa dívame. To nie jest obojętne, gdzie patrzymy. Nie je jedno, čím sítime svoje oči. To nie jest obojętne, czym sycimy nasze oczy. Biblia hovorí, že nie postawisz przed swoje oczy rzeczy Beliala. Biblia mówi, żeby nie postawisz przed swoje oczy spraw Baliala. Ale będziesz święty. Ale będziesz święty? Lebo twój Bóg jest święty. Bo twój Bóg jest świętym Bogiem. A ty kiedy się dziwasz won? A ty kiedy patrzysz na zewnątrz? Nie jest jedno, jakie myślenki puszczasz do swojej głowy. To nie jest obojętne, jakie myśli puszczasz do swojej głowy. Máte mnohí z vás počítače? Wielu z was macie komputery? A keby ste nemali ten tú kontrolu, ktorá vám kontroluje? I gdybyście nie mieli nad sobą kontroli, która kontroluje? To čo vchádza do toho počítača? To co wchodzi do waszego komputera. My to voláme antivír. My to nazywamy antywirusem?
tak z tymi wszelijakimi sprawami, które przychodzą z wonku, to z tymi wszystkimi wiadomościami, które z zewnątrz przychodzą, byśmy mieli tak zawirene počítače, że byśmy nie wiedzieli używać tego. To mielibyśmy tak zawirusowane komputery, że nie bylibyśmy ich w stanie używać. Ale taki to jest ludzki rozum. Ale również tak jest z ludzkim rozumem. My przyjmujemy przez nasze oczy. My przyjmujemy przez nasze oczy mnohe informacji. Mnóstwo informacji. Mnóstwo myśli przychodzi. Wiele myśli przychodzi. Napady przychodzą. Ataki przychodzą. Dziwamy się na nieco. Patrzymy na coś. Wzbudza to w nas żądości, potrzeby. To wzbudza w nas pożądliwości i potrzeby. A my, jak nie mamy tam strażcu przy naszym sercu. I jeżeli nie mamy strażnika przy swoim sercu. Tak puścimy do naszej głowy wiry. To te wirusy wpuścimy do naszych umysłów. A potem jednoducho nie dokażemy zdrowo rozmyślać. A później nie jesteśmy w stanie zdrowo myśleć. Pozrite za. Popatrzcie. Co zaujalo tuto bohatą żenę? Co zainteresowało tą bogatą niewiastę? Ona się nie dziwała, że u ta suseda już ma zase nowego somara. Ona nie patrzyła, o, ta sąsiadka znowu ma nowego osła. A już nie jednego, ale już dwóch ma. Ale już ma nie tylko jednego osła, ale nawet dwa. A ma nowe zasłony. Ma nowe zasłonki w oknach. A już ma aj jakie, ja nie wiem, jakie zwierzęta domace. A może ma jeszcze jakieś zwierzątka domowe? Ona się nie zaobierała tym to. Ona nie zajmowała się takimi rzeczami. Wiecie, co zaujalo tuto żenę? Wiecie, co zainteresowało tą kobietę? Kiedy ten to Boży święty mąż iśiel. Kiedy przychodził ten Boży święty mąż. Ona ją zaujala ta świętość. Ją zainteresowała jego świętość. Wiecie, na to co sami dziwamy. A więc to, na co my patrzymy. Tak to się zjada do naszych oczu. To staje się takie pożądliwe w naszych oczach. A dostawa się do naszej myśli. I dostaje się do naszego umysłu. Wiecie, nasza głowa to nie jest holubnik. Wiecie, nasza głowa to nie jest gołębnik. My nie możemy każdą myślienku przyjąć do swojej głowy. Nie możemy każdej myśli przyjąć do swojej głowy. Ja wam tak powiem, że kiedy ja pozeram jaki program, albo niejakie sprawy, albo nieco. Muszę powiedzieć, jak oglądam jakieś wiadomości, jakieś informacje, albo coś. A widzę tam nieco nieszlachetne. I widzę tam coś, co nie jest szlachetne. Wiecie, co robię? Wiecie, co robię? Wypnę telewizor. Wyłączam telewizor. Nie puścim przez swoje oczy. Nie postawim rzeczy przed moje oczy, rzeczy Beliala. Nie stawiam przed moimi oczyma rzeczy Beliala. Ja muszę dbać na to. Muszę troszczyć się o to. Aby moja głowa nie była zawirena nieczystymi myślami. Żeby moja głowa nie była zawirusowana nieczystymi myślami. Moja tużba jest być święty, jako mój Pan jest święty. Moją tęsknotą, pragnieniem jest być święty, jak święty jest mój Pan. Tużymy aj my po świętości Pana Jezusa Chrystusa. Czyli my tęsknimy za tą świętością. Aj my możemy tak powiedzieć, jako ta żena, że ją nie przyciągował ten mąż jako człowiek, ale ta świętość, która była na nią. Czy możemy powiedzieć tak, jak ta niewiasta, że nie interesował ją ten mężczyzna jako mężczyzna podla ciała. Według ciała, ale ta jego świętość? Tużysz po świętych rzeczach? Czy tęsknisz za rzeczami, które są święte? Tużysz być święty, lebo twój Bóg jest święty? Tęsknisz za tym, żeby być świętym, bo twój Bóg jest święty? To są nadherne rzeczy. To są niezwykłe rzeczy. 119 żalne. W psalmie 119. 11 wiersz. W wierszu 11. Tam mówi żalmista, że urobił zmluw ze swoim sercem. Tam jest psalmista mówi o tym, że taką umowę zrobił ze swoim sercem. Że nie zgrzeszy przeciw Bogu. Że nie zgrzeszy przeciwko Bogu. Wiecie,
Ak sa budeš dívať na sveté veci. Vieš, ak budeš patriť na sveté rzeczy. Ak ťa budú priťahovať sveté veci. I kiedy będą cię pociągać rzeczy święte. Tedy aj nemožné veci sa stanú možnými v tvojom živote. I vtedy rzeczy niemożliwe w twoim życiu staną się możliwe. Aj keď prídu skúšky a ťažkosti. Nawet kiedy przyjdą trudności i doświadczenia. Boh ťa vyvedie z týchto ťažkostí. Bóg z tych trudności cię wyprowadzi. Nebudeš mať taký životný osud ako ľudia, ktorí Boha neznajú. Nie będziesz miał takiego osądu nad swoim życiem jak ludzie w świecie. Pred mesiacom, keď sme mali večeru pánovu, miesiąc temu, kiedy mieliśmy wieczerzę pańską, tak prišli dve rodiny do Komárna. Przyjechały do Komárna dve rodziny. A obidve rodiny povedali: brat Alexander. I obydwie te rodziny powiedziały: bracie Aleksandrze. Je to mu rok dozadu. To się wydarzyło rok wcześniej. Kiedy si sa modlil za nás. Kiedy modliłeś się o nas. Lekári povedali, že už nemôžeme mať deti. Lekarze mówili, że nie możemy już mieć dzieci. Chceli sme prísť a vyznať, že máme, už sa nám narodilo. I chcieliśmy to przyznać i zaświadczyć, że już nam się dziecko urodziło. Dve rodiny prišli takto povedať. Dve rodiny prišli, żeby nemožné sa povedieť stalo o tým. Nemožlivé stalo sa možlivé. Vtedy, keď ty prídeš do blízkosti Božej. Kedy prichodíš do blízkosti Božej. Keď teba začnú motivovať sveté veci. Kedy začnú ťa motivovať i poťongať rzeczy święte. A nie to, čo poťahuje tento svet. A nie to, čo poťonga ten świat. Mamon. Mamona. Blesk zlata. Błysk złota. Tużba po bogactwie. Tęsknota za bogactwem. Tużba po sławie. Tęsknota za sławą. Tużba po uznaniu ludzi. Tęsknota za szacunkiem ze strony ale ludzi. Ale kiedy ty będziesz tużyć po Bogu. Ale jeżeli za Bogiem będziesz tęsknił. Po żywym Bogu. Jeżeli będziesz za żywym Bogiem tęsknił. Tak jak w tym żalmie mówi żalmista. Tak jak psalmista mówi w tym psalmie. Jak jeleń rewe. Tak jak jeleń pragnie, żąda. Za potokmi wód. Tych wód żywych. Tak pragnie moja dusza po żywym Bogu. Tak moja dusza tęskni, pragnie Boga żywego. A tak to będziesz przystupować do rzeczy. Jeżeli do rzeczy tak będziesz podchodził. Cały twój żywot. Całe twoje życie. A cała twoja przyszłość się zmieni. Cała twoja przyszłość zmieni się. Niemożne rzeczy sa staną możliwymi. Rzeczy niemożliwe staną się możliwymi. Twoje oczy będą widzieć to, co byś inaczej bez Boga nie widział. I twoje oczy zobaczą to, czego bez Boga by nie zobaczyły nigdy. Mogę powiedzieć, a ja w moim życiu. Mogę ja w moim życiu powiedzieć, że kiedy lekarz powiedział o jednym moim dzieciaci, że kiedy lekarz o jednym z moich dzieci powiedział, że już nie skoro, że jest za późno. Ja sam powiedział, moje oczy się dwigają ku Bogu żywemu. Powiedziałem, moje oczy zwracają się, podnoszą ku Bogu żywemu. A keď som o dva týždne prišiel, i kiedy przyszedłem za dva tygodnie, a tento lekár hovorí, no neviem, ale asi sa stal zázrak. I ten lekár mówi, neviem, ale chyba cud się wydarzył. Lebo niečo sa úplne ináč stalo, ako som to ja predpokladal. Bo wydarzyło się coś zupełnie odwrotnie, niż to sugerowałem. Ak budeš mať obecenstvo so živým Bohom, jeżeli będziesz miał wspólnotę, relację z żywym Bogiem, tak możesz poczytać aj z tym. Możesz się liczyć z tym. Jako Aaronowa palica. Tak jak laska Aarona. Z do rana rozkwitła. Do rana zakwitła. A wydała zrele mandle. I wydała dojrzałe migdały. A to była sucha palica. To był suchy kij, patyk. Na który się opierał Aaron. Na którym Aaron opierał się chodząc. Bóg, twój Bóg jest schopny aj toto. Twój Bóg jest zdolny również do tego. Toto jest odkaz Pana pre teba. To jest przekaz Pana dla ciebie. Ak twoje oczy sa budu dwigać k niemu. Jeżeli twoje oczy ku niemu się będą podnosić. A będziesz tużyć po jego świętości. Nie będziesz tęsknić za jego świętością. A niemożne rzeczy sa staną możliwe. Rzeczy niemożliwe staną się możliwe. Tylko wyrok Pana. To jest wyrocznia Pana. A Elizeusz? Elizeusz? Kiedy widział te to otworzone drzwi? Kiedy widział te drzwi otwarte? Otworzone serca? Otwarte serca? On czuł z odpowiedzialność za tą żonę. Odpowiedzialność za tą niewiastę. A za tu jej całą rodzinę. I za całą jej rodzinę. A wiedział? I wiedział?
że on kiedy sa prihovorí u kráľa, że on kiedy wstawi się za kimś u króla, tak od kráľa pre ňu niečo získa. To nawet od króla dla niej coś jest w stanie zyskać. Ak sa zastaví u vojvodu Izraela, jeżeli zatrzyma się u wojewody izraelskiego, wojska, przywódcy wojska tak, izraelskiego, tak aj odtiaľ pre ňu vie niečo vydobiť. Również od niego, stamtąd jest w stanie coś dla niej zyskać. Ale on vo svojom srdci vedel, ale on v svojom srdcu vedel, že keď sa postaví aj pred živého Boha, že nawet kiedy stanie dla niej przed żywym Bogiem, aj od živého Pána Boha môže priniesť požehnanie pre ňu. To vedel, že nawet od živého Boga môže priniesť dla niej błogosławieństwo. Moji drahí, moji kochani, tam, kde je živá viera, tam, kde je živá viara, tam, kde je živý kontakt so živým Bohom, kde je živý kontakt s živým Bogiem, tam je odpovednosť jeden za druhého. Je również odpovedialnosť jeden za druhého. My musíte mať pocit, že ste za jeden za druhého zodpovední. Musíte čuť to, že jesteście jeden za druhého odpovedialní. Nie len brat kazateľ. Nie tylko kaznodzieje. Ale aj jeden za druhého. Ale jeden za druhého, každý. Proste stojte jeden za druhého. Stojte jeden za druhým. Modlite sa. Modlite się. A žehnajte sa. I błogosławcie się. A v tom, keď budete žehnať tomu i druhému. I tým, že budete błogosławić tego druhého. A budete sa modliť za potreby tých i druhých. I budete się modlić o potrzeby tych Boh ludzi. Boh naplní aj vaše potreby. Również Bóg vaše potrzeby zaspokojí. Pozrite sa. Zobaczcie. Táto žena ju zaujala tá svetosť na tą niewiastę zainteresowała, na Elizeum, ujęła ta Elizeuszowa świętość. A on czuł odpowiedzialność za nią. A on i za nią czuł odpowiedzialność. Lebo w jej sercu była święta żądość po świętym Bogu. Bo w jej sercu była święta pożądliwość świętego Boga. A my potrzebujemy stać jeden dla drugiego. I my potrzebujemy tego, żeby stać jeden obok drugiego. My nie możemy być lahostajni jeden k drugiemu. Nie możemy być obojętni jeden na drugiego. My potrzebujemy sa postawić brat wedla brata, sestra wedla sestry. My musimy stanąć brat obok brata, siostra obok siostry. A powiedzieć, i powiedzieć, kocham cię. Mam, lubię cię. Zaujem o ciebie. Jestem, no, interesuję się tobą, jestem tobą zainteresowany. Chcę sam modlić za twoje wesie. Chcę modlić się o sprawy twojego życia. A chcę ci żegnać. I chcę cię błogosławić. Wiecie, święte żądości. Wiecie, takie święte pożądanie, pożądliwości. Te przynoszą święte rzeczy do życia. One przynoszą do życia święte rzeczy. Są ludzie, są tacy ludzie, którzy by chcieli mieć mój żywot, którzy chcieliby mieć moje życie, aj to, co używam z miłości Pana, i to, czego doświadczam z łaski Bożej, ale tu świętość by nie chcieli, ale tej świętości by nie chcieli, ale to jedno bez drugiego nie idzie, ale to jedno bez drugiego nie funkcjonuje, lebo nie istnieje. Bóg jest zaruką tego, że to, co robisz, się ci podarzy. Bo Bóg jest gwarancją tego, że to, co robisz, w tym masz powodzenie. Bóg jest zaruką tego, że cokolwiek będziesz robić. Bóg jest gwarancją tego, że cokolwiek będziesz robić, tak się ci to podarzy. Powiedzie ci się. Tak jak jest to napisane w prvom žalme. Tak jak w pierwszym psalmie jest napisane. Że cokolwiek będzie robić, cokolwiek podarzy samo. Zrobi, powiedzie mu się. Ale niech aj cokolwiek już mamy. A więc już cokolwiek mamy w tej chwili, tak to możemy stracić. Możemy to stracić. Ja sa was teraz chcę opytać. Chcę was teraz zapytać. Urobimy dalszą otázku, skúšku sprawności. Zrobimy kolejne pytanie. Co jest lepsze? Co jest lepsze? Mać zaslubenia Bożie? Mieć Boże obietnice? Mać ślubene od Boga wszystko? Mieć przez Boga wszystko obiecane? Albo już to mać w ręce? Albo trzymać to już w ręce? No tak teraz są zwedawy, co mi odpowiecie. Jestem ciekawy, co mi odpowiecie.
ręce. W ręce. O, tego, co macie w ręce, na to już nie potrzebujecie wiary. Bo jak to macie w ręce, już to już wiary nie potrzebujecie. Ale Boga lubi to, kiedy my przeżywamy przez wiarę rzeczy. Ale Bogu podoba się to, kiedy my rzeczy przez wiarę przeżywamy. Ja som sa dlho zamýšľal nad tým, prečo Hospodin nechal toho, prepáčte, chudáka Abrahama 100 rokov čakať na to, aby sa mu narodil syn. No, zastanawiałem się nad tym, dlaczego Pan Bóg trzymał tego biedaka Abrahama przez 100 lat, żeby czekał na tego syna. A nie mohol mu dať, keď mal 20 rokov. Nie mógł go dać, jak miał 20 lat Abraham? Albo aspoň 50, keď mal. Albo chociaż kiedy miał 50? Albo prečo aż wtedy? Czemu tak dużo? Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo keby mu bol dal skorej toho Izáka, tak by ho bol stratil. Bo gdyby tego Izáka dostał wcześniej, to by go stracił. Dobre je, keď veci sú v Božích rukách. Jest dobrze, jeżeli rzeczy są w Bożych rękach. Ja wiem, że mnoi nie súhlasíte so mnou. No, wiem, że nie wszyscy zgadzają się ze mną. Ale to, co jest w rękach naszego Pana, to jest sicher. Ale to, co jest w rękach naszego Pana, jest bezpieczne. Amen. A to, co jest już w naszych rękach... A to, co już jest w naszych rękach... To możemy stracić. Możemy to stracić. Preto nigdy nie súrte Pana Boga. Dlatego nigdy nie sądźcie Pana Boga. Nie sądźcie, nie... súrte, súrte. Nie nęćcie Pana Boga. Ale powiedz, Panie, kiedy Ty chcesz, wtedy to daj. Ale powiedz, Panie, wtedy, kiedy Ty będziesz chciał, wtedy to daj. Kolki młody dostaną swojego partnera? Ilu młodych dostaną swojego partnera? Nie są zreli na partnerskich wzciach. Nie są jeszcze dojrzali do tych relacji. A stracia. I jeden drugiego stracą. No ale człowiek jest taki sebecki, on to chce, ma przedstawu wtedy, a wtedy, a tak, ale a tak. Człowiek jest taki egoistyczny, ma takie wyobrażenia, tak by chciał wtedy i wtedy, tak, a tak. A Panie Boże, kiedy mi to wtedy nie dasz, tak mnie ani nie lubisz. A Panie Boże, skoro mi wtedy nie dałeś, to znaczy, że mnie nie lubisz. A Pan Bóg mu to da, aby si nie myślał, że nie lubi. A Pan Bóg mu to wtedy da, żeby ten ktoś nie myślał, że Pan Bóg go nie lubi. A potem si śpiewa, że zapłacz, weź masz, co si chciał. A wtedy śpiewa pieśń, zapłacz, bo masz, czego chciałeś. Nie? My musimy wiedzieć, wyczekać Boży czas. My musimy umieć czekać na czas Pana. Młody mężowie. Młodzi mężczyźni. Młode dziewi. Młode dziewczyny. A tu by som chciał osłowić swobodne dziewczata. I chciałbym przemówić szczególnie do wolnych dziewczyn. Wiem, że mnohé z was byście już chceli. Wiem, że mieć tych partnerów. Wiele z was chciałoby już mieć swoich życiowych partnerów. Ale nie zniszczyłaby si ten wzciach. Ale już si dozrela na to, aby... Nie zniszczyłabyś tej relacji, jesteś już dość dojrzała do tego, żeby wejść w ten związek. Prost za to, nie na tym się zamyślaj, że ci jest Bóg wierny, że ci to da, albo nie da. Nie myśl o tym, ale czy zreli na to. Nie myśl o tym, czy Bóg jest wierny, czy ci to da, czy ci tego nie da, ale czy już jesteś dojrzały do tego. Kolko małżeńskich parów boli spolu? Ile par małżeńskich było razem? A potom a później sa rozišli na daleko. Rozeszły się daleko. Nie byli zreli pre vzťah. Nie byli dojrzali do relacji. A samozrejme, że vždycky ten drugi je na vine. No i oczywiście winny jest ten drugi. No ale musím vám povedať, že na vine sme my. Ale muszę wam powiedzieć, że winni jesteśmy my. Lebośmy nie zachowali to, co sme dostali. Bo nie zachowaliśmy tego, co otrzymaliśmy. A któremu sme sa mali tak chować, abyśmy to nie stracili? I mieliśmy się w stosunku do tego tak zachowywać, żeby tego nie stracić. A już aj teraz masz, co masz. I kiedy już teraz masz to, co masz.
A kto nie chcesz stracić? Jeżeli tego nie chcesz stracić, tak zmień postoj swojego myślenia. Zmień wyobrażenie swoich myśli. A proś Pana Boga. I proś Pana Boga, aby ci dał taką mądrość, żeby dał ci taką mądrość, abyś to, co masz, nie stracił. Żebyś to, co masz, tego już nie stracił. Tato żena nieco dostała od Boga. Ta niewiasta otrzymała coś od Boga. A straciła to. I straciła to. Pan Jezus mówi, drż, co masz. Pan Jezus mówi, trzymaj, co masz. Aby nikt nie wziął twojej korony. Żeby nikt nie wziął twojej korony. Aby nikt do cię nie obrał o zwycięstwo. Żeby nikt nie odebrał ci, nie okradł cię ze zwycięstwa. Ty musisz być w takiej pokorze. Musisz być w takiej pokorze. Ty musisz lizać prach w pokorze. Nie, musisz w pokorze lizać proch. A prosić Pana Boga, Boże. I prosić Pana Boga, Boże. Zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną. Wiecie, kiedy Mojżesz? Wiecie, kiedy Mojżesz? Mówi Gospodinowi. Mówi do Pana. Panie, ukaż mi swój twarz, a będzie mi dość. Pokaż mi swoje oblicze, a mi wystarczy. A Gospodin mu mówi, nie możesz widzieć mojej obliczaje. A Pan Bóg mówi, nie możesz zobaczyć mojego oblicza. Lebo kiedyś ma widział, tak zomrzysz. Bo gdybyś mnie zobaczył, to umrzesz. Ale uczynię ci taką to rzecz. Ale taką rzecz ci uczynię. Że pójdę popred ciebie. Że pójdę obok ciebie. A najpierw przejdzie popry ciebie moje, zmiłuję się nad kim się zmiłuję. Ale najpierw przejdzie koło ciebie moje, zmiłuję się nad kim się zmiłuję. A to są roki nie mogł pokopić ani jako kazatel. Co to ma znamenać? Lata nawet jako kaznodzieja nie mogłem tego zrozumieć, co to ma znaczyć. No kiedy idzie Pan Bóg, najpierw idzie zmiłuję się nad kim się zmiłuję. Bo kiedy Pan Bóg idzie, najpierw idzie zmiłuję się nad kim się zmiłuję. Bracia, siostry, pochopił som jedną rzecz. Bracia i siostry, zrozumiałem jedną rzecz. Że tam, gdzie jest żywy Bóg, że tam, gdzie jest żywy Bóg, tam, gdzie jego święty duch sa zobecni, tam, gdzie przyjdzie obecność jego świętego ducha, tak tam sa zjawia jego miłość. Tam pojawia się też jego łaska. Ale ta miłość się nie dotyka wszystkich. Ale ta łaska nie dosięga wszystkich. Wiecie, których sa dotyka? Wiecie, kogo się dotyka? Miłość się dotyka len pokornych. Miłość dotyka, ta łaska dotyka tylko pokornych. A ty chcesz, aby Bóg się na ciebie zmiłował. Jeżeli chcesz, żeby Bóg zmiłował się nad tobą. Wolasz Bożą prítomnosť do swojego života. Prosisz o Bożą obecność w swoim życiu. On przyjdzie do twojego života. On przyjdzie do twojego życia. A najpierw sa to jeho zmiłujem, nad kim sa zmiłujem, sa pozrę na teba. Najpierw popatrzy na ciebie, to zmiłuje się nad kim się zmiłuje. A kiedy widzi, że ty, twoje serce jest pyszne. I kiedy zobaczy, że twoje serce jest pyszne. A ty jednoducho nie wiesz się pokorzyć. I ty po prostu nie potrafisz się ukorzyć. On przejdzie popry ciebie. On przejdzie obok ciebie. A nie dotknie się. Ale nie dotknie cię. Minie się cię Boże pożegnanie. Ominie cię Boże błogosławieństwo. Ale kiedy znajdzie twoje pokorne serce. Ale kiedy znajdzie twoje pokorne serce. A jego prítomnosť jest tu. I jego obecność jest tutaj. On cię uvidí. Zobaczy cię. On widzi, jak twoje serce piści w prachu, jak lastowiczka. On widzi, jak to twoje serce z tego prochu piszczy. Jak lastowiczka, ptaczka. Jak no. Ptaczka. Jaskółka? To, co lieta do teplých krajów w septembrze. Tie vtáčiky malé. Nie, malé laštovky. Ako? Jaskúka. To... No, jaskúka. No, to tak. Mluvím jaskúka. Tak. Lebo písmo hovorí týmito slovami, že pišťal som ako lastovička z prachu. Bo slovo Bože mluví, pišťajem jak ta jaskúka z prochu. Do takej pokory ísť pred Bohom.
stanąć w takiej pokorze przed Bogiem. Aby sa tá milosť dotkla mňa. Żeby ta łaska mnie dotknęła. Bratia, sestry, Boh sa pyšným protiví. Bratia, sestry, Bóg pyšným się sprzeciwi. Ale pokorným dáva milosť. Ale pokornym daje łaskę. Ty, ak chceš byť v blízkosti Božej. Jeżeli chcesz być w Bożej bliskości. A ak chceš, aby niečo Boh v tvojom živote urobil. Jeżeli chcesz, żeby Bóg uczynił coś w twoim ty życiu. Ty musíš ísť do pokory. Być w pokorze, iść do pokory. Wiecie, kiedy som si uvedomil, že Mojžišovi bolo povedané, že prejde to moje, zmilujem sa nad kým sa zmilujem. Wiecie, kiedy sobie uświadomiłem, że Mojżeszowi było powiedziane to zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Ja by som bol išiel do prachu. Poszedłbym do tego prochu. Lizal by som bol prach pokore pred Bohom. I v pokorze przed Bogiem lizałbym ten proch. A bol by som volal, zmiluj sa nado mnou, Bože. I volałbym, Bože, zmiłuj się nade mną. Pozrite sa, Mojžiš nevošiel do zasľúbenej zemi. Zobaczcie, Mojžiš nevšiel do zemi obiecanej. Niečo tam bolo, coś było čo sa tam v ňom zježilo. Było tam coś, co się w nim najeżyło. Niečo, čo o ňom je napísané, že bol najpokornejší zo synov ľudských. To o nim było napisane, że on był najbardziej pokorny z synów ludzkich. A predsa tam niečo bolo. A jednak coś tam było. Že to zmilujem sa nad kým sa zmilujem. Len tak prešlo popri ňom. Že to zmiluje się nad kým się zmiluje, jednak prešlo obok niego. Ale niech to zmilujem sa nad kým sa zmilujem, niech nie prejde len tak popri tebe. Ale niech to zmiluje się nad kým się zmiluje, nie przejdzie tylko tak obok ciebie. Ale pokor sa pod mocną ruką. Ale ukusz się pod mocną ręką Bożą. A on cię powyższy swoim czasem. A on cię w swoim czasie wywyższy. A naraz žena vidí, že jej dieťa zomrelo. I nagle ta neviasta vidí, že jej dziecko umarło. Čo je to, čo ty určite udržíš vo svojich rukách? Co jest tym, co rzeczywiście utrzymasz w swoich rękach? Nie je to len milosť Božia, že to, čo máš, máš? Czy to nie jest tylko łaska Boża, že máš to, co máš? Že máš dve, alebo tri, alebo koľko... 4 zdrowe dzieci. Że masz to dwoje, czy troje, czy czworo zdrowych dzieci? Nie jest to miłość Boża? Nie jest to łaska Boża? Nie jest to miłość, że ty masz jeszcze małżeństwo, które funkcjonuje? Czy nie jest to łaska, że masz jeszcze małżeństwo, które funkcjonuje? Ale keby si sa mnohokrát nebol pokorila, nebola pokorila, ale už gdybyś, ani to by nebolo. Gdybyś niejednokrotnie się nie upokorzył, nie upokorzyła, już dawno by tego nie było. Lebo Boh sa pyšným protiví. Bo Bóg pyšným się sprzeciwia. A pokornym dáva milosť. A pokornym daje łaskę. Prosím ťa, v mene Pána Ježiša Krista. Proszę cię, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Z celého úprimného srdca ťa prosím. Z całego szczerego serca cię proszę. Pokor sa. Ukusz się. Skús Boha. Doświadcz Boga. Skús ho a powiedz, Panie. Doświadcz go i powiedz, Panie. Kiedy dnes wieczór si ty tu. Kiedy dzisiaj wieczorem tutaj jesteś. A tu jest to Twoje, zmiłuję się. I jest tutaj to Twoje, zmiłuję się. Ja korzę swoje serce. Korzę swoje serce. Zachowaj ma. Zachowaj mnie. Zachowaj moją rodzinę. Zachowaj moją rodzinę. Zachowaj to, co si mi dał. Zachowaj to, co mi dałeś. Ja chcę sadziwać na Ciebie. Chcę patrzeć na Ciebie. A ona idzie k tomuto Elizeowi. I ona idzie do tego Elizeusza. Jej dusza jest rozerwana bolestą. Jej dusza jest rozerwana bólem. Lebo nieprzyjaciel jej duszy jej wziął to naj. Bo nieprzyjaciel jej duszy wziął to, co miała najcenniejsze. A ona przyszła. I ona przyszła. A skloniła się. I skłoniła, pochyliła się. Aż k prachu. Aż do prochu. Wiecie, a Elizeus... Wiecie, a Elizeusz? On cítil zodpovednosť za túto situáciu. On czuł się odpowiedzialny za tą sytuację. Hovorí Gehazimu. Mówi do Gehaziego. Zober svoju palicu. Weź swoją laskę. A choď tam do príbytku toho chlapca. I idź do mieszkania tego chłopca. A polož na niego túto palicu. Połóż tą laskę na niego. A on išiel. I on poszedł. Ale chlapec
nie wstał. Ale chłopak nie wstał. Palica nie skresi twojego syna. Ta laska nie wskrzesi twojego syna. Palica nie skresi twoją córkę. Ta laska nie wskrzesi twojej córki. Palica nie skresi twojego brata albo twojej siostry. Ta laska nie wskrzesi twojego brata albo siostry. Ta palica nie skresi ani twojego męża, ani twojej żony. Ta laska nie wskrzesi ani twojego męża, ani twojej żony. Bóg wie skresić. To Bóg potrafi, jest w stanie. Ale pozrzyjcie, co robił Elizeusz. Ale zobaczcie, co Elizeusz zrobił. Kiedy przyszedł sługa, mówi, nie funguje palica. Kiedy sługa przyszedł i powiedział, ta laska nie działa. On położył swoje oczy na jego oczy. On położył swoje oczy na jego oczy. Swoje ręce na jego ręce. Swoje ręce na jego ręce. Swoją twarz na jego twarz. Swoją twarz na jego twarz. A zagrzał go. I rozgrzał go. A potem się poprzechadzał. Później poprzechadzał się. A zopakował. I powtórzył to samo. A chłopiec zaczął kichać. I chłopak zaczął kichać. A przejawił znamki żywota. I objawił znaki życia. Palica nie doniesie zpět swoje, to, co si stracił. Ta laska nie przywróci tego, co już zgubiłeś. Ak będziesz prysny a twardy. Kiedy będziesz uparty i twardy. To, co ci wziął nieprzyjaciel. To, co nieprzyjaciel ci wziął. To się ci nie nawróci. Już do ciebie nie wróci. Musisz się pokorić. Musisz się ukorzyć. Musisz pochopić tego drugiego. Musisz zrozumieć tego drugiego. Sam sobie już chapiesz. Samego siebie już rozumiesz. Ty wiesz, co byś chciał. Ty wiesz, co byś chciał. Wiesz, czemu rozumiesz. Wiesz, co rozumiesz. Ale temu, czemu nie rozumiesz. Nawet tego, co nie rozumiesz. Wiesz, co jest w ciebie. Ty wiesz, co jest w tobie. Ale tak mało si się zaujmał o tych drugich. Ale tak mało interesowałeś się tymi drugimi. Maj pre nich czas. Miej dla nich czas. Maj pre nich serce. Miej serce dla nich. Pokor sa. Ukusz się. A rozgrzej te serca. I rozgrzej te serca. A może, że zaczną kichać. A może zaczną kichać. Wiecie si przedstawić, jakie to było nieprzyjemne, kiedy ten chłopiec zaczął kichać do twarzy. Możecie sobie wyobrazić, jakie to było nieprzyjemne, jak ten chłopak kichnął w twarz tego męża Bożego? On sam musiał len ucierać z tych lieną wszelijakich. Musiał się z tej całej śliny powycierać. Ale jednoducho to zniósł. Ale on to wszystko zniósł. Kolko zniesiesz ty? Ile ty zniesiesz? Może, że kiedy ci len nieco przeciwne ci powie. Może tylko ktoś coś przeciwko tobie powie? Już powiesz, mam tego dość. Mówisz, no mam już tego dość. Wytrzysz aż do 7 razy, kiedy ci powiedzia krzywdę do twoich oczu. Wytrzymasz aż do 7 razy, kiedy ktoś powie ci swoją krzywdę do twoich oczu? Kiedy 7 razy cię obwini niekto z niečoho, co si nie urobił. Jeżeli ktoś obwini cię 7-krotnie za to, czego nigdy nie zrobiłeś. A powiesz. I powiesz. A tak cię mam rad. I tak cię kocham. A zależy mi na tobie. I zależy mi na tobie. Wiemy rozgrzać serca tych. Czy jesteśmy w stanie rozgrzać serca tych? Których serca już dawno wychladli. Których serca już dawno oziębły. Zależy nam na nich. Zależy nam na nich. Albo si zjednoduszymy robotę. Albo sobie uprościmy zadanie. No, kiedy zomrel, tak go pochowamy, a zbawimy się. No to jak umarł, to go pochowamy i pozbędziemy się problemu. Myśmy mężowie wiery. Bojujemy. Jesteśmy mężami wiary, walczymy. Zależy ci na tych twoich? Zależy ci na tych twoich? Zależy ci na tym, co ci wziął ten nieprzyjaciel. Zależy ci na tych, których ci nieprzyjaciel zabrał? Palica ci ich nie wraci. Ten kij ci ich nie przywróci. Ta twoja twardość. Ta twoja twardość. Ta ci ich nie wraci. Ona ci ich nie wróci. Musisz się pokorzyć. Musisz się ukorzyć. Musisz spojrzeć swoje oczy z jego oczami. Musisz zbliżyć swoje oczy do jego oczu. Swoją twarz do jego twarzy. Swoją twarz złączyć z jego twarzą. A pochopić go w jego trapeniu. I zrozumieć go w jego zmaganiach. A Pan sposobi żywot. A Pan daruje życie. Lebo to jest łaska. Bo to jest miłość. A łaska jest Bóg. A Bóg jest miłością. Halleluja. Halleluja. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić.
Dziękujemy Ci, Panie Jezusie, za ten dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ten dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za to, że możemy dźwigać swoje oczy i góra. Dziękujemy Tobie za to, że możemy podnosić nasze oczy do góry. A odtąd nam przychodzi pomoc. I stamtąd przychodzi dla nas pomoc. Nasza pomoc jest od Pana. Nasza pomoc jest od Pana, który uczynił niebesia, który uczynił niebo i ziemię. Nie pognie się twoja noga. Twoja noga się nie poślizgnie. Dziękuję Ci, Panie Jezusiu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Żeśmy pochopili jedną rzecz. Że jedną rzecz zrozumieliśmy. Że len ty, którzy będą wyjaśnić. Że tylko ci, którzy zwyciężą. Ty będą siedzieć z Tobą na tronie. Ci będą siedzieć z Tobą tak na tronie. Tak jak Ty zwyciężyłeś. Tak jak Ty zwyciężyłeś. A siedzisz ze swoim Ojcem na tronie. I siedzisz ze swoim Ojcem na tronie. O Panie, daruj nam tu tużbu wyjaśnić. Daruj nam to pragnienie, żeby zwyciężać. O Panie, aby ten nasz żywot nie był taki, że 20% przegrywamy. Żeby to nasze życie nie było takie, że 20% przegrywamy. A 80 wygrywamy. A 80 wygrywamy. A ta gorkość, pieczęć gorkości jest w naszej duszy. I pieczęć goryczy jest w naszej duszy. Ale daj, abyśmy byli zwycięzcami. Ale spraw, żebyśmy byli zwycięzcami. Abyśmy to, co już zyskamy. Żeby to, co już zyskamy. Abyśmy wiedzieli się zachować. Żebyśmy potrafili to zachować. Abyśmy nie byli niecierpliwi, żebyśmy Panie. Nie byli niecierpliwi, Panie. A dobre jest to wszystko w Twoich rękach. A jest dobrze, kiedy to wszystko jest w Twoich rękach. Lebo Ty to zachowasz. Bo Ty to zachowasz. Aż do tego dnia, kiedy przyjdziesz. Do dnia, aż powrócisz, aż o, przyjdziesz. O, sława Ci za to, Panie. Chwała Ci za to, Panie. Dôverujem Ci całym sercem. Ufam Ci całym sercem. Można są błazon w oczach ludzi. Może jestem błaznem w oczach ludzi. Ale są szczęśliwy. Ale jestem szczęśliwy. Że tak to mogę rozmyślać. Że tak mogę myśleć. Dziękuję Ci za moich bratów i sestry. Dziękuję Ci za moich braci i siostry. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Berem dole z Ciebie tu pieczęć gorkości. Tą pieczęć goryczy zdejmuję z Ciebie. Z Twojego serca tego gorkiego ducha. Zdejmuję z Twojego serca tego gorzkiego ducha. A dawam Ci. I daję Ci. Odpuszczenie. Przebaczenie. Slobodu. Wolność. A uzdrowienie. I uzdrowienie. A od tego dnia. I od tego dnia. Wyjaśnij. Zwycięzca. Pretože na to si povolaný. Bo jesteś na to powołany. Aby si raz sedel so mnou. A abyś raz usiadł ze mną. Na mojom tróne. Na moim tronie. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Ďakujem Ti, Panie Ježišu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Za toto zgromadzenie. Za to zgromadzenie. Ďakujem Ti za to, Panie, že Twoje światło przeniknęło głęboko do naszych serc. Dziękuję Ci za to, że Twoje światło przeniknęło głęboko do naszych serc. A my chcemy Ciebie naśladować. A my chcemy Ciebie naśladować. Chcę się opytać. Chcę zapytać. Teraz, kiedy mamy skłonione swoje kiedy nasze głowy są pochylone. Jest tu niekto, kto się rozhodł od tohoto wieczora, że będzie mnoho tych na kryż położonych rzeczy. Czy to ktoś, kto po tym wieczorze zdecydował, że wiele z tych rzeczy swojego życia ukrzyżuje, położy na krzyżu. Jest tu nie, to zodwignijcie swoje. Jest tu ktoś taki, podniesie swoje ręce. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Widzę tu mnohe ruki. Widzę wiele rąk. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczętuj to serce. I zapieczętuj te serce. Pokornie prosim, Panie. Proszę w pokorze, Panie. Ach, są nasze miłość w Twoich oczach. Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach. Niech Twoje słowo dzisiejszego wieczora. Niech Twoje słowo dzisiejszego wieczoru. Nie znie na daremno. Nie rozbrzmiewa na daremno. A dziękuję Ci za to serce. Dziękuję za te serca. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. A bądźcie zwycięzcami. I bądźcie zwycięzcami. Bądźcie dwosledni. Który napełnijcie to, co się zarosło. Bądźcie odpowiedzialni, żeby wypełnić to, co ślubowaliście. A bądźcie zwycięzcami. I bądźcie zwycięzcami.